Szanowny panie premierze, ekscelencje, księża biskupi, arcybiskupi, państwo ministrowie, czcigodny ojcze dyrektorze, państwo parlamentarzyści, czcigodni ojcowie redemptoryści, wielebni kapłani i siostry zakonne, szanowni pielgrzymi rodziny Radia Maryja. Pan prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda, jest dziś na Wołyniu, gdzie razem z prezydentem Ukrainy, Wołodymirem Zełenskim, oddaje hołd wszystkim niewinnym ofiarom Wołynia. Ale skierował list, który mam zaszczyt odczytać. Szanowni pielgrzymi, serdecznie pozdrawiam wszystkich przybyłych do Jasnogórskiego Sanktuarium w ramach 32. pielgrzymki rodziny Radia Maryja. Z tej okazji przekazuję wyrazy uznania dla ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka za wkład w umacnianie postaw patriotycznych. Od wielu lat obserwuję, jak państwa wspólnota rozwija się i wzrasta. Mówiąc to, nie mam na myśli wyłącznie liczb, choć i one mają znaczenie. Jednak zasadnicza wartość tego dzieła zawiera się w tajemnicy wzrostu duchowego, inspirowanego nauczaniem ojców redemptorystów i zapraszanych przez nich gości na antenach Radia Maryja i telewizji Trwam, na łamach naszego dziennika i w murach szkoły. Kiedy co roku w lipcu u podnóża jasnogórskich wałów gromadzi się rzesza pątników z rodziny Radia Maryja, w Polskę i świat wychodzi przekaz o naszej sile, sile naszej wspólnoty. Wbrew twierdzeniom, że jednocząca moc Ewangelii wyczerpuje się, ona nadal trwa i działa także w realiach współczesnych. W tym miejscu tysiące ludzi gromadzą się w imię wartości, na których zbudowano Rzeczpospolitą – patriotyzmu, solidarności i wiary. Przybywają tu państwo z tysiącami intencji, ogarniając myślą i modlitwą swoich bliskich, rodaków żyjących w kraju i rozsianych po całym świecie, wreszcie cały nasz naród i ojczyznę. Gorąco dziękuję rodzinie Radia Maryja za to dzieło jedności, szczególnie cenne w dobie konfliktów i podziałów. Dziękuję ojcom redemptorystom, którzy służą wiernym swoimi talentami kaznodziejskimi i organizacyjnymi. Dziękuję też wszystkim dziennikarzom, prelegentom, autorom, którzy przez toruńskie media docierają z przekazem prawdy do polskich domów. Hasło tegorocznej pielgrzymki „Wierzę w Święty Kościół” przemawia w sposób wyjątkowy teraz, gdy nasilają się ataki na najwyższe autorytety chrześcijańskie, a pamięć o naszym rodaku, papieżu Janie Pawle II, bywa cynicznie fałszowana. Jednocześnie pamiętamy, że Kościół to także wspólnota i ten jego wymiar nabiera dziś szczególnego znaczenia, zwłaszcza w kontekście wojny trwającej za wschodnią granicą. Jako Polacy pokazaliśmy siłę naszego narodu zjednoczonego współczuciem i altruizmem. Dlatego wierzymy we wspólnotę, bo widzieliśmy ją w każdym zakątku naszego kraju. Życzę wszystkim państwu, życzę każdemu z nas, Polakom i naszej ojczyźnie, mocnej wiary i wzajemnej ufności, byśmy razem mogli budować bezpieczną, pomyślną przyszłość dla obecnych i następnych pokoleń, służąc wiernie tradycji i suwerennej Rzeczypospolitej. Z wyrazami szacunku, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Panu dziękujemy. List pana prezydenta odczytała pani Grażyna Ignaczak-Bandyk, szefowa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej.